tutaj jest. Pan, dobrze, pan macha. Trzeba się znaleźć, proszę. Proszę, śmiało. Jak pan ma na imię? Żona idzie. A to niech pan się chowa, nie macha. Może nie znajdzie. Flaszkę niesie pan. Żono! Prosimy od razu do garderoby. Jakiś czas temu zadzwonił do mnie właściciel agencji Eskander, Krzysztof Grzegocki, z pomysłem zorganizowania Polskiej Nocy Kabaretowej, która jest grana w największych miastach, na największych polskich halach, jak również i stadionach. Czy nie można byłoby gdzieś zagrać takiej imprezy w Białymstoku? No, nasunęła mi się jedyna oczywista myśl, choć na pozór była to dosyć trudna, karkołomna sprawa. Stadion Miejski, nasz piękny nowy stadion. Zaproponowałem mu datę majową, bo tylko taka była wtedy już do osiągnięcia. No i zaryzykowaliśmy, choć ja uważam, że to nie było żadne ryzyko, żebyśmy zagrali Polską Noc Kabaretową na naszym pięknym stadionie miejskim w Białymstoku. Znaczy, to dla nas bardzo ważna impreza, dlatego że pierwszy raz puszczamy ludzi na murawę, wykorzystujemy maty, które właśnie służą w tym celu. To dopiero początek. Ze specyfiki tej imprezy wynika, że układamy tylko 1500 metrów kwadratowych tej maty. Mamy w całości matę, która pozwoli na to, żeby wyłożyć całą murawę, to jest 8,5 tysiąca. Już w najbliższym czasie, w czerwcu, wykorzystamy w całości tą matę i widownia będzie mogła się bawić także na całej powierzchni murawy. W tej chwili akurat organizator zaplanował, że 7 tysięcy ludzi będzie na tym koncercie. To wynika z kwestii samej imprezy, czyli tej sceny i scenek sytuacyjnych, które się dzieją na scenie, ale w przyszłości tak naprawdę takie koncerty duże mogą się odbywać dla 20 tysięcy widzów. Ja nie wiem, mojemu staremu ostatnio coś na łeb strzeliło. Wysłałam go do kiosku po fajki, to ten Playboya se chciał kupić. Taki towar w domu stygnie! Dzień dobry, tu kabaret Nowaki. Dzień dobry. Kabaret Nowaki. Albo dobry wieczór. Albo dobry wieczór, znajdujemy się właśnie... Jak się nazywasz, Tomek? Nazywam się Tomek. A ty jak się nazywasz, Kamil? Kazimierz. A ja się nazywam Ada. Cześć. Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie na stadionie miejskim w Białymstoku, Jagiellonii, Białystok. I tak. Chcieliśmy powiedzieć, że macie... Śledzimy ligę, wiemy, że macie trzecie miejsce. Tak. Naprawdę szansa na mistrza. Ja czyli... też to wiedziałam. No, i bardzo chcieliśmy pochwalić stadion, bo jest przepięknym obiektem. Byliśmy na prawie wszystkich stadionach na świecie. I... Byliśmy na Wembley, na tym drugim co to też. Jest Wembley? I... proszę Państwa, to się nie umywa do stadionu Jagi. Dopiętnie dorasta. Na Wembley nawet nas nie wpuścili, bo była brama zamknięta, także w ogóle... Zresztą kim on jest, ten Wembley? Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że dlaczego w ogóle stadion Wembley zaczął się remontować, ten słynny, bo zobaczyli ten Białymstoku i się wiecie, skichało się. Tak, chcieliśmy powiedzieć, że jest bardzo piękna infrastruktura, jest naprawdę fajna i tak jak widać... że dach się otwiera. Tak, chodźcie, coś wam pokażę. Tu jest, teraz występują inne kabarety, patrzcie ile ludzi przyszło. To wszystko to ciemne, to są fajni ludzie z Białegostoku i z okolic, i oni wszyscy przyjechali, żeby oglądać i patrzcie, że jeszcze przychodzą. Oni usiedli, tu przysiedli i potem przyszli, żeby sąsiadów wszystkich tu przyprowadzić. A my chcieliśmy powiedzieć, że jeszcze bardzo mocno komplementujemy Jagiellonię w ogóle, bo u nas w Zielonej Górze nie ma w ogóle piłki nożnej. Czy jest tam jakaś, ale tam... U nas nie ma Jagiellonii w ogóle. Ustalmy jedną rzecz. My trzymamy kciuki za Jagiellonię, wy trzymacie kciuki za Faluba z Zielonogórskiej, jest super. Tak. Stadionowi w Białymstoku dajemy białą kartkę. Tak, białą, że super. A co? Albo zieloną. Zieloną. Nie, dajemy 100 punktów. Bardzo nam oraz nagrody. Tu jeszcze Ada, ty powiedz coś. Że jest tak piękne miejsce i takie piękne niebo widać. To jest taki... Prawie 4 tysiące ludzi przyszło na Polską Noc Kabaretową. Myślę, że ile tysięcy? Prawie 4 tysiące ludzi. I myślę, że w przyszłym roku też tu zawitamy, więc no, trzeba będzie wypełnić do końca trybuny. Trzeba będzie do końca i jeszcze... Wiem, scena obrotowa. W przyszłym roku właśnie zrobimy tak, że wszędzie będą ludziska siedzieć i będzie bardzo sympatycznie. Tak. Także bardzo dziękujemy za zaproszenie. Zagramy jest cztery super. Skecz na tą stronę, na tą i na tamtą. Na cztery i strony. Zamkniemy dach w przyszłym roku tak. Tu. Także bardzo nam miło, że tutaj przyjechaliśmy i że wy też przyszliście tutaj. Pa, buźka. Współpraca ze stadionem miejskim układa nam się wyśmienicie, zewsząd spotykam się z uśmiechami i z pomocą, więc myślę, że wrócimy tu za rok. Rozmawiałem z właścicielem agencji Eskander, że zagramy Polską Noc Kabaretową, oczywiście z nowym programem już za rok. Myślę, że nie będzie to maja, czerwiec, gdyż w czerwcu warunki pogodowe są znacznie lepsze niż dzisiejsze, aczkolwiek pogoda nam dzisiaj lekko pomogła.
Znaczy, jeżeli chodzi o formułę koncertów, jesteśmy elastyczni, rozmawiamy z agencjami artystycznymi. Scena może być zlokalizowana od ulicy Wiosennej czy od ulicy Ciołkowskiego. W zależności od potrzeb dla danej imprezy na pewno jesteśmy skłonni do szerokiej współpracy. No i ten rok to pokazuje, 5 dużych wydarzeń na stadionie. Za chwilę na stadion wrócą piłkarze i kibice. Ta mata, którą stosujemy, pozwala w komfortowy sposób zabezpieczyć murawę. Ten czas, którym korzystamy podczas koncertu czy takiej imprezy kabaretowej jak dzisiaj, z tej maty w żaden sposób nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie trawy. Witam serdecznie, starszy aspirant Szyszka, to tak się śmierzymy. Dzień dobry. Ja się nie śmieszę, po prostu jadę. A wie pan, ale... Ścigacie wariatów drogowych. To ja nie przeszkadzam, do widzenia. To bardzo dobry pomysł. Jesteśmy, świetnie się bawimy, jesteśmy zadowolone, że to taka coś nowego, innego w Białymstoku. I w innym otoczeniu, takim oryginalnym, nietypowym, na pewno jeżeli będzie kolejny raz zorganizowana, na pewno to będziemy po raz kolejny. Mam świadomość mamy. Jak to pracuje, to jest po prostu taki grejpfrucik, taki trzecia grycańka, klepałby jak najman matę. Zupełnie inna, zupełnie inny klimat, zdecydowanie perspektywa odbioru tej imprezy jest inna, bardziej kameralna, ludzie się bawią, lepiej jest, jest więcej kobiet. Można sobie popić piwko i jest wesoło. Z pijakiem nie wygrać! Najgorszy sort Menela. Byle co, aby z kieliszka. Zaczynaj. Czekaj, nad świnicą przelecimy. Loty widokowe. Bardzo fajnie się bawimy, obo częściej takie imprezy miały miejsce w Białymstoku. Pierwszy raz na stadionie miejskim? Nie, pierwszy raz. Moja siostra jest pierwszy raz, ale naprawdę jest fantastycznie. A lepiej na meczach czy na kabarecie? I na tym jest fantastycznie. O, dzień dobry. A ty jest z pieskiem? Tak, z pieskiem. Który to pana? Taki za największy zasługa. Hetman. Karelofiński pies na niedźwiedzie. A pana który? Taki tam, żółty. Mało go widać w okucach. No, czujemy się jak na meczu piłkarskim, bo rzeczywiście rzadko nam się zdarza występować na stadionach. Bywało tak, ale nigdy nie było tak jak w Białymstoku, bo ten stadion jest imponujący i no, słychać jak się to wszystko niesie, więc graliśmy na takich płaskich, raczej boiskach niż stadionach, a tutaj no rzeczywiście przeżycie niesamowite. Zawsze chciałem być piłkarzem, nigdy nie miałem takiej szansy. Wreszcie mi było to dane, co prawda nie ma widowni naokoło, ale ta, która jest, reaguje tak fantastycznie. Muszę powiedzieć, że nie wiem, czy to jest ten akustyka tego stadionu, czy jakaś atmosfera niezwykła, która tu panuje. Świetnie się tutaj bawiliśmy, świetnie się grało. Widziałem, widownia też była zadowolona, dalej jest zresztą jest. Także przeżycie no, naprawdę niezwykłe. Będziemy o tym opowiadać co najmniej wnukom. Jeżeli chodzi o imprezy, które w jakimś sensie organizujemy, jest to nie ostatnia impreza organizowana przez Eskander i nie tylko. Możemy Państwa zaprosić już 19 września na 35-lecie grupy Perfect. Zapowiada się wspaniała, niesamowita wieczorna zabawa. Zapraszamy 19 września, Stadion Miejski.